Hej, cześć, witajcie, z tej strony Mateo i zapraszam was już na kolejny odcinek serii Zagramy w Rexio i Skarb Piratów. Nie miałem tego robić w poprzednim odcinku, miałem to zrobić w tym odcinku, no ale trudno, otworzyłem nam sekretne pomieszczenie, gdzie jest skarb. No to co, wchodzimy, to wygląda podejrzanie. Chyba każdy wie, co to może być. Kto grał, widział tę grę. Ale wyglądało to podejrzanie, musicie przyznać. Okej, mamy tutaj... skarb. No na razie nie wiem, co w nim jest. Kretes. Ty, ja ci dam! Okej, no to sobie paluszkiem robię. Okej, czyli te dwie odpadają, to będę śledzić. Tak jest, skarb jest nasz! Nasz! Tylko nasz! No. Chociaż nie. Skarb jest piratów, a właściwie należy poniekąd do domu samotnego jajka. No jest. No dobra, mamy skarb. Tylko jak my teraz znajdziemy piratów, jeśli wierzyć chyba słowom kapitana Ogryska? Fajnych chłopaków. Dziadku Sokole Oko! No przecież było ich słychać, nie? Brać go szczur! Ha, ha! Dałeś się nabrać! To nie była prawdziwa kura, tak jak myślałeś! Na statek z nim! Wkrótce wszystko wyśpiewa! Stop! Ktoś wziął skarb? Ja nie. No to wracać, patałachy! Ach, gdyby zastępca kapitana mógł przeczytać, co na mapie napisał kapitan Ogryzek. No przecież jak są piratami, to taki butelk, no pełno mijali, nie? Nie. No jakie fajne roboty pomogą nam. Okej, czy na pewno musimy zrobić to tak? No fuck, spieprzyłem. Ale wait, ja muszę zobaczyć w ogóle, jak to działa. Czy musimy go teraz zastraszać? Dobra. Jest okej. Nie! Kurde, spieprzyłem. Dobra, jeszcze raz. Po prostu muszę to odwrócić, ale to nic. Okej, tak. I teraz, żeby on nas nie zauważył, Rexia muszę naciskać. O! Coś takiego. A tu muszę mieć otwarte chyba. No ale to zrobię tak na szybko. Spadną? Fuck, spadli. Fuck. To robimy jeszcze raz. Nic się nie dzieje, to jest dosyć krótka sekwencja. Będziemy po prostu, że nie spadną, czy to musi być zamknięte. No teraz tutaj gdzieś trzeba nacisnąć łącznik. No fuck. Musimy powtórzyć to jeszcze raz przez moją głupotę. No przynajmniej zapaliliśmy światło. Nie, tam palić nie można. Co to za piraci? Nie wiem.
Dobra. Idziemy do... Co? Kapitan żyje? Pies miał dostarczyć nam skarb? A miał. Och, a my byliśmy dla niego tacy podli. Trzeba go natychmiast uwolnić. I przeprosić. No trzeba. Panie Reksiu, chciałbym pana oficjalnie przeprosić w imieniu wszystkich nas tu zgromadzonych za to nieporozumienie. Reksio Zu! Jednocześnie pragnę poinformować, że wyruszamy natychmiast ratować naszego, nie bójmy się tego słowa, Reksio Zu! Kapitana Ogryska! A następnie pójdziemy prosto do domu samotnego jajka. Z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży naszego skarbu numizmatykom hobbystom postanowiliśmy fundować inkubator. Tak, jak to chciał uczynić kapitan Ogryzek. Hurra! Reksio Zu! Myślałbym, że... Kto wie, jakie wiatry i gdzie konkretnie poprowadzą nasz okręt? Myślałbym, że hajs zysku, która przyniosła ta gra, by poszły te pieniądze, faktycznie na takie zasiadanie. Tak, tak, to jest zadanie. Bardzo się cieszyli. Piraci odzyskali kapitana. Tak, no tutaj byliśmy, o kurde. To co daleko ty nie był. Żyjesz jeszcze! Wycielne majtki! Och, kapitanie! Kapitan mógł wreszcie zrealizować swoje marzenie i przekazać skarb na rzecz domu samotnego jajka. Kury cieszyły się nawet bardziej niż kapitan, ponieważ piraci odpłynęli w świat i wyglądało na to, że szybko nie wrócą. Reksio cieszył się, bo dostał w prezencie od kur nowy, wspaniały żagiel i mógł wrócić do domu. A Kret aż szalał z radości, bo odkąd skarb został odnaleziony, nikt nie otwierał mu dachu w najbardziej nieoczekiwanych momentach. No ja. Wszystko skończyłoby się naprawdę dobrze, gdyby nie... Kosmici... Królową Co przytrafiło się kurą? Kim jest diaboliczny Żabba? Dlaczego kosmiczne jajo śmierdzi? Nie wiem. Tego dowiecie się z następnej części Przygód Reksia. No, ja dzięki za tą wspólną serię. Będę się z wami żegnał. I widzimy się w następnej części Reksia. Cześć. Nie wierzę. Mi, 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 mi.